Halo, halo, dzień dobry. Z tej strony pomidorowy.pl. Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym już odcinku Zagrajmy w Little Nightmares 2. Zanim zaczniemy właściwą część odcinka, to przejdźmy może do komentarzy, ponieważ tym razem napisało troszkę więcej osób niż tylko te standardowe 3 osoby, co mnie oczywiście niezmiernie cieszy. Jeżeli nie chcecie z kolei słuchać mojego odpowiadania, no to sobie przewincie do tej oto minuty, a teraz przejdźmy już do odpowiadania. Zacznijmy sobie może od nowej osoby, która tutaj się udzieliła, czyli Akronix456. Myślę, że seryjny morderca planował zamordować tych ludzi, których było widziane na ścianie te twarze. Szef kuchni chyba rozszarpywał ich na strzępy. Być może, tak jak tutaj ująłeś, być może coś takiego miało miejsce. Ja nie chcę tutaj wchodzić w żadną głębszą analizę. Wiem tylko jedno tyle, że jest to całkiem prawdopodobne, co ty tutaj właściwie napisałeś. I nie mam problemu przyznać ci rację, tak więc Dzięki ogólnie za ten komentarz, Akronix, aka Danielu, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Następną osobą będzie Kruger. Racja. Jima powinno się wyjaśniać. No, cieszę się, że w tej kwestii tutaj oboje się zgadzamy. Bardzo się cieszę z tego powodu, ponieważ no, Jima trzeba wyjaśnić raz, a dobrze. Dobra. Mono udowadnia, mały może też być silny. No, to prawda, mały może być też silny. Dokładnie. To, że ktoś jest mały, nie oznacza, że jest, wiesz, od razu jakiś słaby, co nie? Ten luk na nogę. Jest tylko jedna możliwość. To są żywe lalki. No. Wiesz, co jest najbardziej przerażające, że ten cały doktorek właśnie znęca się nad tymi żywymi lalkami. Tu już wiesz, nawet nie chodzi mi o to, że on nad ludźmi się znęca. Bo tutaj w ogóle żadnych ludzi nie ma, poza Six i Mono. Ale on się nad lalkami znęca. Sądzę, on tam ma coś chyba z Deklem, co nie? Ale ty nie pływasz, więc czemu bul? Bo tak, bo ja tak powiedziałem i tak ma być. Ej, bo się naskarżę jej. No to się naskarż, ale Justyna o tym doskonale wie, więc spokojnie, no spokojnie. Teoria time. Ta łapka jest nieśmiertelna i będzie za każdym razem udawać, że jest martwa. No, powiem ci szczerze, że to jest prawdopodobne, aczkolwiek na razie nie widzę, żeby ta łapka nam tutaj się pojawiła w tej sekwencji, tak więc no to, że się wcześniej pojawiła, to jest jedno, ale czy się teraz pojawi, ciężko mi jest to stwierdzić, powiem ci szczerze. Druga teoria time. Jest to rodzeństwo, bądź rodzic nieżyjącej ręki, która robi na tobie zemstę. Ja bym tej ręce od razu przypierkwaczył 5 razy, bo ja dobry jestem w takie gry. No to bardzo dobrze, no to cieszę się. I powiem ci, że te dwie teorie są dosyć bardzo prawdopodobne. Czyli jedna jest taka, że ta łapka jest nieśmiertelna i będzie za każdym razem udawać, że jest martwa. Zgadzam się z tym. I prawdopodobnie to jest rodzeństwo, bądź rodzic nieżyjącej ręki, co również jest bardzo prawdopodobne i jestem w stanie się tutaj z tobą zgodzić. Tym bardziej, że nie ma tutaj innych dowodów na to, po prostu można co jedynie jeszcze spekulować, że to jest rączka jakiegoś Frankensteina czy innego Frankenatora, no ale no, nie oszukujmy się. To, co tutaj piszesz, jest całkiem prawdopodobne. Też chciałbym wiedzieć, czy to są łby ludzi, czy może jakiś artysta to zrobił. Wiedziałem, że w tej grze będzie żółw gigant, ale mający głowę człowieka? No co nie? Nie uda ci się spierniczyć przed żółwiem gigantem, aka jakimś kucharzem. Dowiem się jakim, jak przejdę LN1, prawda? Nie, to jest zupełnie inny kucharz. Ten, co tutaj w ogóle jest w tej części, to jest zupełnie inna postać, ale jest łudząco podobno do tego kucharza z Little Nightmares 1. PS, pisałem dziś normalnie, bo monitor niech wychwytywany jest przed komputer. Lecę ogrywać Tomb Raider 1 na PS3 ponownie, bo złapała mnie chęć dziś. Papa. No trzymaj się, Kruger, fajnie, że napisałeś komentarz. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie i zapraszam do kolejnego komentowania w przyszłych odcinkach. No i teraz przejdźmy do Zakolaka TV. Kurde, jestem mocno zaskoczony tym, co się działo w tym odcinku. Najpierw ucieczkę przed pseudo-zombiakami, a później sekcja ze zmutowanym kucharzem. Mi się wydaje tak szczerze, że to jest miejsce, w którym by ten cały kucharz to tak naprawdę kostnica, bo główny zainteresowany upychał ciała po kątach, co jest bardzo dziwne.
Tylko szafka miejscem na zwłoki, nie powiem, pomysł dość mocno szalony. Wiesz co, no tak jak tutaj już Kruger napisał, powiem wprost, to raczej nie są ludzie. To są dosłownie lalki, które mają w jakimś stopniu być reinkarnacją ludzi i nic innego tutaj nie jestem w stanie dodać. Po prostu koleś ewidentnie znęca się nad lalkami, bo prawdopodobnie już wymordował jakąś część ludzi, co jest bardzo prawdopodobne jak na takiego oto psychola, który jest w tym miejscu, psychiatryku, whatever, nie wiem co to dokładnie jest. Więc tutaj nie do końca się po raz pierwszy z tobą zgodzę, Mati. Ale mogłeś o tym nie wiedzieć, nie winię cię za to oczywiście. Ale co do szafki jako miejsce na zwłoki, no to tak jak tu ująłeś, pomysł dość abstrakcyjny. Dzięki za uwagę. No i ostatnią osobą jest Asia Whiterose. Może to druga dłoń. Wcześniej może była lewa, teraz prawa. Wiesz co, no mówię, tak jak tutaj Kruger wydaje mi się całkiem fajnie napisał, aczkolwiek no to co ty tutaj również piszesz też może być prawdopodobne. To jest właśnie najgorsze, że wy piszecie co prawda dwie różne rzeczy, dwie różne takie teorie, ale one mogą mieć ze sobą jakiś taki konsens. Mogą się ze sobą łączyć. Akurat Six to cały czas siłowała się z deską w tle, aby ta druga od razu się nie wydostała, więc ci pomagała i dawała czas na dobicie pierwszej. Co z tego? Mogła mi pomóc przy okazji dobić tą pierwszą, więc okej. Ale szanuję za odmienną opinię. Co to jest na tym stole? Ja pierniczę, jak ten doktor Robal dyszał. Jak jakaś świnia, co nie? Dosłownie. Dyszał jak jakaś świna. Świnia, kurde. Ble, świna. Dobra. Dzięki za komentarze, moi drodzy. Mam nadzieję, że wam się podobały odpowiedzi, które uzyskaliście na te oto wasze teorie, które oczywiście zostawiliście. Przypominam, że jeżeli ktoś chce jeszcze dodać coś od siebie, no to może to zrobić w sekcji komentarzy pod tym odcinkiem. A teraz przejdźmy do właściwej części odcinka. Okej, jestem z powrotem. Czas się przebudzić. W ogóle powiem wam szczerze, że coraz sprawniej mi idzie, kurde. Coraz sprawniej idą mi te wstępy do odcinków, powiem wam szczerze. Dobra, ostatni raz tutaj żeśmy wylądowali i tutaj stanęliśmy na tej sekwencji, gdzie mamy tutaj drzwi z kłódką. Okej. Czyli niestety tędy nie przejdziemy, więc pozostaje nam przejść tutaj, tak? No to sprawdźmy, co tutaj mamy. No, niestety tędy nie przejdziemy, ponieważ te worki nam tutaj zasłaniają. Okej. Więc co musimy zrobić, żeby przejść? Musimy pociągnąć za to, bo nie ma innego wyjścia. Nie ma tutaj żadnego przejścia, nie ma żadnych schodów ani nic. Więc, żeby wykonać ten pomysł, wpadłem na taki 300 IQ... żeby wykonać to zadanie, wpadłem na taki 300 IQ pomysł, dokładnie to chciałem powiedzieć. I po prostu właśnie trzeba w taki oto sposób się tutaj dostać. Bo innego przejścia po prostu nie ma. Nie ma tutaj żadnych dodatkowych drzwi, żadnej szparki, ani niczego innego. No, jak sami widzicie, nie, w sumie są drzwi, ale to są nieczynne drzwi. Dobra, mamy tutaj, widzę, jakiś stół, kran, który został w jakimś stopniu zapchany ludzkimi, o Boże, organami. Więc teraz tak, co trzeba zrobić? O, tu widzę, że mamy kluczyk u góry, to jest pewnie ten kluczyk do tych drzwi. Więc teraz, żeby dostać się do góry, to podejrzewam, że musimy właśnie zrobić coś takiego. O ile dobrze rozkminiam, a mi się wydaje, że dobrze rozkminiam. O, coś tutaj jest, coś tutaj pykło. Więc teraz tak, trzeba się dostać teraz na stół. Pyk. Czyli trzeba zrobić coś takiego. Tu trzeba... O Jezus Maria. Tu są akurat prawdziwi ludzie. Oni na stopach mają w ogóle takie te... Takie znaczniki, że wiecie, że to już jest kostnica jak nic. Dobra. Jesteśmy teraz tutaj. Jest zapchany zlew, oczywiście, że tak. Kurczę, i tutaj coś zdymałem, bo niekoniecznie tak to powinno się to skończyć. Oj, czekaj chwilę. Oa. Dobra, jestem z powrotem. Musiałem sobie trochę kichnąć. Niestety przed odcinkiem się goliłem, dlatego kurczę, jeszcze czuję piankę do golenia. A moje nozdrza są bardzo wrażliwe na to, więc
Kiedy czuję ten zapach, to po prostu od razu mi się kichać chce. Dobra. Dobra, udało się teraz za drugim razem. Jak nie za pierwszym, to za drugim. I tak to jest dobrze. Więc teraz idziemy tutaj. Jakbyście mojego psa w tle słyszeli, to przepraszam, ale po prostu on tak jakoś dziwnie reaguje na domofony. Mój poprzedni pies tak nie reagował, obecny po prostu reaguje dosyć paniką. Tak to mogę powiedzieć. Dobra, więc teraz tak. Trzeba z powrotem przejść tędy, jak ja przyszedłem, czyli hop do trumny, a raczej do szuflady. Dokładnie tak. I subcio. Lecimy z koksem. Siema, siema, kurcze pieczone, witam. I teraz zium, otwieramy sobie kudeczkę i możemy pchać drzwi. Okej, okay, jesteśmy w nowej sekwencji poziomu. Czyli teraz mamy tutaj takie segregatory. Nie segregatory. Boże, źle to ująłem. To są te szafki na jakieś dokumenty, na jakieś takie archiwa. I poczekajcie chwilę, czy aby na pewno wszystko włączyłem? Wszystko włączyłem, bo tak, odcinek nagrywam w 60 FPS-ach i dlatego trochę boję się o ten, jak to się mówi, o to, żeby mi klatki nie spadały, co nie? Więc teraz tak, wydaje mi się, że skoro nie ma tutaj innego przejścia, to po prostu za pomocą właśnie tych szafek trzeba się dostać, dokładnie. Skoczyć tutaj, następnie tutaj i tutaj, dokładnie tak. I lecimy teraz. Na spokojnie, bez żadnego tutaj pośpieszania, lecimy sobie schodkami do góry, przez wentylację. Już na szczęście się poprawiam. Oho! I widzę, że mamy sekwencję z przyciskiem. Będziemy potrzebowali tego zasilacza tutaj znowu, tak więc nasze ulubione zadanka z zasilaczem powracają. No i nasz doktorek, którego kurde pokochaliśmy w poprzednim odcinku. Więc złóżmy mu fajną wizytę. Niech on sobie tam coś robi. Spoko, spoko, ja cię tutaj nie widzę, ziomek. Nie interesuj się, proszę. Rób sobie tam swoje. Umyj sobie dokładnie, grzecznie rączki. Idź sobie tam robić swoje, a ja sobie tutaj, kurczę, pod stołem przejdę. Jak gdyby nigdy nic. Mnie tutaj nie ma. Mnie nie widziałeś. Dobra. Six tutaj podejdzie, więc Six teraz będzie chciała, żebyśmy podeszli do góry. Spoko. Doskonale. I teraz co musimy zrobić? Widzę, że tutaj możemy dostać się do góry. Więc spróbujmy. Idźmy do góry. Co tam ciekawego będzie? Okej. Jesteśmy tutaj. Spoko. Aha, czyli teraz z góry będziemy musieli w tą dźwignię uderzyć. Znaczy złapać się tej dźwigni. I tam odwrócić jego uwagę, bo on teraz sobie tam będzie robił coś przy tym ziomeczku, dobra. Przy tej lalce w sensie. Okej. No nie... Dobra, nie widzi mnie. Nie widział mnie. Chodź szybko, 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 szybko. Nice, 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 nice. Rób sobie tam spokojnie przy tym kolesiu, rób sobie tam spokojnie. Okej, teraz szybko, 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 wchodzimy. No, szybko, łap się. Bierz to, bierz to, bierz to, bierz to, bierz to, bierz to, bierz to. Okej, okay. Szybko i lecimy. Tak jak żeśmy przyszli. No kurczę, powiedziałem coś. Dobra, jedziemy, 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 jedziemy. Dobra. Chyba się zdenerwował, bo coś słyszałem. Ta, zdenerwował się. Kurczę, pieczone, szybko, uciekamy przed nim. O! Nie będziesz mnie ścigał, gnoju jeden. Co on najlepszego wyprawia? Masakra jakaś. Kurczę, 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 ale spowolniłem. Niedobrze, niedobrze.
Jezus Maria, czemu ja tak spowolniłem? Przecież cały czas biegłem, kwadrat cały czas miałem. Dobra, jeszcze raz. Zium. I zaczynamy poziom. Szybko, 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 szybko. Go, 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 go. Dobra, 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 dobra. Kurde, pieprzone bandaże. To przez nie, kurde, ja taki spowolniony jestem. Nie, 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 nie złapiesz mnie, nie złapiesz mnie, nie złapiesz mnie, nie złapiesz mnie. Kurczę, no szybciej, szybciej, dawaj, 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 dawaj. Szybciej. Szybciej, no kurde, co jest? Jezus, Jezu, 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 Jezu. Jezu, Jezu, szybko, szybko. Wbijaj tu. Co my z najlepszego zrobimy? Co tutaj się dzieje? Szybko, 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 szybko. Kurwa. Co my żeśmy najlepszego zrobili teraz? My żeśmy go zamordowali. A ona sobie ręce jeszcze ogrzewa. Ja pierdzielę. Ej, to dosłownie mi przypomniało, kurde, wydarzenie z Little Nightmares 1, nie? Gdzie, nie pamiętam, ale Six coś podobnego zrobiła. Szczura zjadła. Jezus Maria. Szczerze? W pierwszej części Six mnie przeraziła z jedzeniem szczura, a Mono i Six mnie przerażają w tej części, kiedy oni spalili tego kucharza praktycznie w piecu. Nie spodziewałem się tego kompletnie, nie? W sensie, z jednej strony się cieszę, no bo mamy od niego spokój, ale z drugiej strony wydaje mi się, że to nie powinno się wydarzyć tak czy siak. Dobra, nieważne, już przynajmniej kłopoty mamy z głowy. Dawaj do góry, no, dawaj. Ale ja pierdziule, takiego obrotu spraw się w ogóle nie spodziewałem. Autentycznie wam mówię, nie spodziewałem się tego. Masakra. Co oni najlepszego zrobili? Aż musiałem trochę odkaszlnąć, bo kurczę, chrypa mnie coś bierze. Wiecie co, w tym wypadku aż się wody napiję. Do szpitala. No widzę, że udało nam się, kurczę, skończyć pewien akt. Więc... Jak to mawiają, do szpitala, tak jak w Harrym Potterze było na przekątną, to tutaj do szpitala. Czy nie, przepraszam, nie na przekątną, na pokątną. Ale kurczę, no czegoś takiego to ja się w ogóle nie spodziewałem, nie? Dobra, jesteśmy teraz w jakiejś sali, tutaj widzę odłamki butów. Tu w ogóle są jacyś martwi ludzie. Jakieś koniczyny, tutaj ręka. Co tutaj najlepszego się dzieje? Widzę, że mamy takie normalne przejście póki co. Póki co. Dobrze to określiłem. Okej. Więc musimy tędy przejść. Jesteśmy na zewnątrz. Ulewa jest jak 150. No u mnie niestety ulewy nie ma. U mnie co prawda jest dzionek, ale bez słoneczka. Bez nawet śniegu. W ogóle jest u mnie... jakby taka przedwiosna, takie przedwiośnie trochę. I teraz widzę, że tutaj jest drabina, więc trzeba będzie zeskoczyć i się złapać tej drabiny, dokładnie tak. Idziemy do kanałów znowu. Co tutaj mamy? O,
Mamy tutaj naszego śmierdziela. Co on tutaj łowił? Co to w ogóle są za jakieś te... Są jakieś śmieci, czy co to jest? Nie wiem, ale złapaliśmy tą czarną ospę, więc w tym wypadku będziemy już teraz zarażać wszystkich. Nie, ale autentycznie zamknęło mi mordę to dzisiaj, nie? Dosłownie ta akcja z kucharzem zamknęła mi mordę do takiego stopnia, że ja naprawdę boję się waszych teorii w sekcji komentarzy. Co tutaj się odpierdzieliło, nie? Ale jak to mawiałem, trzeba się skonfrontować z największymi koszmarami, nie? No w końcu małe koszmary, to jest tytuł tej gry, nie? Dobra, więc idźmy w takim razie tutaj, bo nie widziałem, żeby gdziekolwiek iść. Tutaj nie pójdziemy, bo widzę, że nam blokują tutaj starta foteli i innych tego typu rzeczy. Tu mamy telewizory, a jak żeby inaczej, bo telewizor to również to jest motyw główny tej gierki. Tutaj w ogóle mamy, kurde, fotel z tego chojraka tchórzliwego psa, tylko on zmienił kolor, bo chyba ten... pleśń się wkradła i, kurde, z czerwonego zrobiła brązowy. Tu mamy w ogóle jakiś znak, to jest znak stop. O! A tutaj widzimy pasażera na gapę, który głowę zgubił. O nie, ale czekajcie, to na pewno jest ten stop? Mi się wydaje, że to jest właśnie ten znak stop z przystankiem autobusowym połączony. Taka, wiecie, incepcja. Ale nie, no widzę, że tutaj mamy przejście jakieś, więc trzeba tędy iść. I dobra, lecimy do góry sobie schodami, jak gdyby nigdy nic. Halo, halo, dzień dobry, jestem z YouTube'a. Chciałbym tutaj wam teraz trochę ponagrywać. O, siemanko, tutaj widzę, że kolejny pan niestety nie wytrzymał presji, no i chciał inaczej załatwić, że tak powiem, pewne sprawy, no ale zrobił to chyba w najmniej oryginalny sposób, jak żeby inaczej. Więc idźmy teraz. Co jest? Gdzie on biegnie? Aha. No tak, mogłem się tego w sumie spodziewać. Okej, okay, no to już mamy po tutaj tym oto wesołym gostku, który się znikąd pojawił. Bo on postanowił popełnić seppuku chyba w najmniej oryginalny sposób. Znaczy nie, w sumie nie, to jest oryginalny sposób. Nigdy nie słyszałem o samobójcach, którzy sobie łeb do mor... Nigdy... Odkasznę. Kurde, co jest? No. Nigdy nie słyszałem o samobójcach, którzy wykorzystywali coś takiego w taki sposób. Słyszałem o różnych metodach popełnienia tego, o czym teraz rozmawiamy. Aczkolwiek, żeby wkładać łeb do telewizora, no to jest coś, co sądzę, że taki Jim musi spraktykować. Lubię te wbijać szpileczki czasami do Jima. To jest tak naprawdę mój ten dobry kumpel ziombel, mój lowciu. O, siema. Siema, proszę pana. Co tutaj pan? Co pan podgląda? Nie uczyli pana kultury? Nie wolno podglądywać. A co jeżeli tam jakaś kobita się kąpie? Ty, oblechu, ty, kurde, obrzydliwce, tfu na takich, fuj, ale ty oblech jesteś, weź w ogóle, spadaj, znikaj z mych oczów. No, tutaj widzę, że jakaś telenowela, prawdopodobnie barwy szczęścia się prawdopodobnie pani kończą, sezon, kurde, 50, gdzie tutaj Anka Mostowiak wjeżdża w kartony. O nie, co, ale ja zły jestem, niedobry. Dobra. To co? Czyżbyś teraz chciała nam Six pomóc? O, dokładnie, kurcze pieczone. Znam twoje zamiary, kurcze koleżanko. Halo, stać policja, to jest napad. Wszyscy do góry ręce, jak na naszym koncercie. A co tutaj w ogóle za oglądanie telewizora w wannie? Ty się nie boisz, gościu? Przecież telewizor ci może wpaść do wanny i będziesz miał ładne, że tak powiem, pieszczonko prądem. Wiesz, on tam cię popieści w pewnych miejscach, ja tam nie chcę ci już dokładnie mówić, w których. Ale no, taką operację to nie wiem, czy chciałbyś przeżyć. Prawdopodobnie taka darmowa amputacja by się tobie tutaj teraz zdarzyła. To możemy chyba mu odłączyć, co nie? I powiedzcie, że możemy odłączyć. A dla beki bym to zrobił, nie?
Tak bym mu chciał odłączyć to, kurczę. Dawaj. Coś tam niby mogę zrobić, ale kurczę... Nie wiem. Chciałem, kurde, mu odłączyć telewizor, ale wygląda na to, że nie można. Szkoda. Dobra, ty swoją drogą byś tutaj ogarnął kibel, bo ci deska odstaje, nie? Żebym się tutaj czepiał, ale na twoim miejscu radziłbym ją z powrotem zamontować, bo... Nie wygląda to zbyt estetycznie. Dobra, co tutaj mamy? Mamy tutaj windę, widzę. Okej, tego się nie spodziewałem. Myślałem, że normalnie sobie tam spadnę, ale wygląda na to, że jednak nie. Więc idźmy dalej. To będzie w ogóle jeden z dłuższych odcinków. No ale i takie musiały się też pojawić. Trzeba z rozbiegu tutaj skoczyć. Oczywiście, że tak. Dobra. No i co? Co planujesz zrobić teraz, Six? Oczywiście, że lepiej trzeba ten windą do góry się dostać. I zium! Tak, te deski od początku wydawałyby się podejrzane, więc wolałem tutaj skoczyć. Niech ona se tam do góry leci. A za ten czas polecę tutaj, bo czemu by nie. I teraz prawdziwy, kurde, parkour numer 10. Normalnie Minecraft, stare dobre czasy, 2019 rok się przypomina. Parkour numer 8. Najlepszy parkour w dziejach Minecrafta. Tylko spróbuj tam się dostać, nie żebym się czepiał, mono, no ale kurczę. Wypadałoby. Dobra, dostałem się chyba. Nie. To niepotrzebnie tutaj szedłem. Myślałem, że tam jest jakieś przejście. A tutaj ściana. Pry! To nieźle zostałem strollowany w takim razie. Okej. Jesteśmy u góry w takim razie. Tutaj widzę, że Six jest za tą kłódeczką. My za ten czas poszukamy sobie kluczyka. Kurczę, powiem wam szczerze, że podoba mi się ten zwrot akcji, że na początku zaczynamy właśnie w kuchni. Później jesteśmy ścigani przez tego kucharza do prosektorium, gdzie są wszyscy zmarlacy. Bo to się też prosektorium chyba nazywa, z tego co dobrze pamiętam. A wiem, bo oglądam dużo kryminalnych seriali, tak więc mam jakąś małą wiedzę. Z tego prosektorium zaczęliśmy być ścigani, ponieważ ten typ o coś robił z tymi lalkami, ten kucharz. Później ten kucharz przez swoją głupotę wszedł do... pieca, który go spalił żywcem. Ja oczywiście byłem zszokowany i dalej to podtrzymuję. Później idziemy, kurde, na dwór, gdzie pada deszcz. Z tego dworu trafiamy do jakiegoś znowu opuszczonego domu. W ogóle tutaj akcja dzieje się dosyć ciekawie. No muszę nawet przyznać, że nawet lepiej niż w Little Nightmares 1. Autentycznie mówię, szczerze, nie? Akcja tutaj się dosyć dynamicznie rozwija. Nie wiem, jak wy uważacie, ale ja tak uważam. Że się dynamicznie akcja rozwija. Dobra, więc teraz co musimy znaleźć? Musimy znaleźć klucz. Tylko, żeby znaleźć klucz, to najpierw trzeba go znaleźć. Ale żeś tutaj, kurde, dowalił ciekawostką, Michał. Teraz nie żeby coś. O, widzicie? Dla chcącego nic trudnego. Chowamy w kieszeń, dokładnie tak. I lecimy, kurcze pieczone, otworzyć klucz. Raczej otworzyć klucz, co ja gadam, kłódkę. Dobra. Więc teraz tak. Sprawdźmy, czy mamy tutaj jeszcze jakieś inne przejście. No tędy już raczej nie będziemy wracali. To te drzwi się raczej już nie otworzą, więc pozostaje nam... U góry coś musi być. Więc zróbmy teraz coś takiego. Zium. Dokładnie tak. Może nie do końca tak. No, nie do końca tak, bo ja zginąłem w taki durny sposób bardzo. I nie gadajcie, że całość od zera tutaj. Ojejku, całość od zera. No to ja was chyba tutaj zostawię i robimy cięcie. No i dobra, jestem z powrotem w takim razie. Chodź tu, Six.
Stój tu. Tutaj. Dokładnie tak. Ty stój tutaj. I teraz. O, o, o. I szybko, szybko trzeba będzie wskoczyć. Jak będzie wina jechała. Dokładnie tak. O to chodziło tutaj. O to dokładnie chodziło. Teraz widzę, że trzeba się tutaj dostać. Jesteśmy znowu na jakimś dworze. Z której strony teraz jesteśmy? O co tutaj w ogóle chodzi? Co my tak, kurde, wychodzimy? W sensie... Żeby nie było, że wychodzę teraz na jakąś osobę, która sama sobie zaprzecza, na tak zwanego hipokrytę. Ale kurczę... Dziwi mnie trochę, że... Wchodzimy... I nagle... Ni z gruchy, ni z pitruchy wracamy z powrotem do punktu wyjścia, jakim jest... To właśnie oto miejsce. Tak... Nie żeby coś. Trochę mnie to dziwi, ale... No dobra, no skoro tak ma być, to niech tak będzie, no. Mi to absolutnie nie przeszkadza, tylko mnie troszeczkę dziwi i nurtuje przy okazji. Tu widzę, że mamy jakiś ciągnik. Chcesz pociągnąć? No to lecimy. Tak, wiem, nieśmieszne, nieśmieszne. Ojejku, o nie! No dobra, no to tu troszeczkę nie pomyślałem. Tu nie pomyślałem i to bardzo. No, chodź tutaj, Six. Ty coś wykombinuj teraz. No, co jest? Masz jakiś pomysł? Wygląda na to, że ty masz jakiś pomysł, ale nie chcesz mi powiedzieć co. Co? Ty, chcesz mnie podsadzić? Dobra, nie zauważyłem. Dobra, 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 dobra. I lecimy do przodu, dokładnie tak, dokładnie tak. Aha, czyli i teraz muszę do ciebie doskoczyć. Dobra. No to jup. Jupi! Dobrze, jesteśmy na drugiej stronie, super. Teraz chyba z drugiej strony trzeba iść. Tak jest. Idziemy tutaj. Yo, 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 yo. I teraz... Jedziemy. No, dawaj, dawaj, dawaj. Okej. Widzę, że teraz to... Łe! Daj mi przejść. Dobra, mogę tak przejść. Kurczę, miałem przez chwilę takie zachwienie, że ja zaraz zlecę, nie? Ale to byłoby bardzo prawdopodobne i to byłoby bardzo w moim stylu, nie żeby coś. I teraz porynnie idziemy do góry. Okej, czyli mamy teraz taką troszeczkę wspinaczkę. Normalnie, kurde, nie wiedziałem, że się do Donkey Konga przeniesiemy, ale spoko. I co teraz? No, Six? A, teraz jeszcze wyżej? Jeszcze wyżej jeszcze musisz? Nie, no nie muszę już. To o co chodzi? A, dobra, muszę tak się dostać, dobra. Nie musisz mnie podsadzać. Okej. Jesteśmy tutaj. Wiecie co? No kurde, patrzcie jak zgadliście. Doszliśmy do końca tego odcinka. 35 minut, no myślę, że to jest całkiem, całkiem dobry czas antenowy, jeżeli chodzi o odcinek. Pewnie plus minus niektóre cięcia będą, tak więc wyjdzie do równo pół godziny, albo może nawet poniżej pół godziny, zobaczymy. A jeżeli nie, no to to będzie jeden z najdłuższych odcinków z tej serii. No i co? Piszcie jakieś swoje ciekawe teorie do tego, co tutaj w ogóle ma miejsce, jeżeli macie jakiś pomysł. Bo ja, tak jak już mówię, mi się wydaje, że to miejsce na początku to jest prosektorium, nie? To jest takie prosektorium, gdzie tam wszyscy zmarli siedzą, znaczy leżą. I w zasadzie to taki doktorek bądź po prostu patolog bada ciała tak zwane. Tylko w tym wypadku to nie było żadnego patologa, więc... Ciekaw jestem, czy ten kucharz czasem przy okazji nie dorabiał sobie jako patolog.
Bardzo interesująca sprawa. No nic. Dzięki za uwagę, mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeżeli tak, to zostawcie subskrypcję, jeżeli jesteście nowi po więcej. Link do moich socjali, czyli grupa na Facebooku, Discord oraz Instagram. Staram się dawać tego Instagrama, więc będę musiał teraz poedytować filmiki, gdzie mówiłem, że dam Instagrama, a go nie dałem, więc spoko. Są oczywiście w opisie. I widzimy się w kolejnych odcinkach z Little Nightmares 2 i nie tylko. Dzięki za uwagę, trzymajcie się i niech moc będzie z wami. Yo!